Słuchajcie, ostatni raz siedzieliśmy na tej samej ławce i opowiadaliśmy, myślę, że ciekawą historię. Bardzo wam się spodobała, bo w komentarzach no widzieliśmy to, że po prostu no pomysł był bardzo dobry. Kolejny raz jesteśmy nad Tuszynkiem. Jesteśmy dzień przed rozpoczęciem majówki, naszej corocznej potyczki przyjacielskiej, tradycji, takich mini zawodów. No i chcemy dla was nagrać kolejną opowieść. Ojciec sobie przygotował tam parę ciekawych, myślę, tematów historii. Mamy akurat grilla, także ja będę się troszeczkę zajmował mięsiwem, a ojciec będzie opowiadał. Także zostawiam was z tatą. No i teraz słuchajcie, przeniosę was znowu w lata 90. Był to rok 97. Tak, 97. Byłem rok po ślubie, byłem już żonaty. Kupiłem sobie malucha. Postanowiłem moje karpiowanie przenieść jakby na inne tory. Po prostu zawsze mnie fascynowały podróże. I chciałem po prostu, żeby moje karpiowanie było też bardziej takie wyjazdowe, nie tylko w domu, na takich okolicznych zbiornikach. No i szukałem jeziora albo miejscowości, gdzie mógłbym wyjechać na swoją taką pierwszą wycieczkę karpiową. Taką prawdziwą przygodę. Bo przecież po to jeździmy na karpie, żeby łowić piękne ryby i żeby była wspaniała przygoda. Z przyjaciółmi, czy tak jak ja wtedy postanowiłem jechać z żoną. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie, 97 rok. Mam malucha. Dorobiłem się malucha. I Mroczek na wiosnę w Wiadomościach Wędkarskich wydał taki artykuł o jeziorze Chlewo Wielkie. I od razu uchwyciłem, że to może być to, że pojadę tam, gdzie Mroczek proponował, opowiadał o tym jeziorze, opisywał, że jest godne uwagi. Postanowiłem, że pojadę na to jezioro, wszystko było zaklepane, czekałem na urlop, był to lipiec. No i po załatwieniu wszystkich jakby rzeczy ze sprzętem, z zanętami, z wszystkim, nadszedł dzień wyjazdu. Pakowanie malucha, wyobraźcie sobie, to nie lada wyczyn z tym całym karpiowym sprzętem. Miałem tego sprzętu już na tamte czasy dosyć tyle. I znaczy łóżek jeszcze nie było, ale był namiot pożyczony od kolegi. Kołdry na dachu, no, relingi na maluchu. Także słuchajcie, jedziemy. To jest województwo zachodniopomorskie teraz, bo wtedy to się chyba inaczej nazywało. Zachodniopomorskie. I jedziemy tutaj tym maluchem. Ludzie nam trąbią samochodami, bo zaczął padać deszcz, jak jechaliśmy maluchem, a kołdrę mieliśmy na dachu. Po kilku godzinach dojechaliśmy tym maluchem na miejsce. To była wioska, jak dobrze pamiętam, Porost. Tak się nazywała. A zakotwiczyliśmy w takim ośrodku Rajska Plaża. To się nazywało. Tam wykupiliśmy miejsce swoje, jakby to powiedzieć, na polu namiotowym. I od razu, co mnie jakby zafascynowało, że jezioro po prostu kryształiczna woda, roślinność. No wspaniała po prostu przyroda. Rozłożyliśmy namiot i tu się zaczęły schody. Okazało się, że w pożyczonym namiocie nie ma rurek. I teraz co zrobić? Nie lada wyczyn. Namiot pożyczony, rurek nie ma, ale niestety no, człowiek chce się rozbić. Wpadłem na pomysł, że wystrugam sobie z drzewek te pałąki i powiążę je sznurkiem i zbuduję jakiś tam taki a la indiański namiot. No i po kilku tam godzina, półtora zajęło, udało się. Po rozbiciu całego obozowiska naszego, zapoznaniu się jakby z tą całą Rajską Plażą, tam gdzie żeśmy biwakowali, mnie ciągnęło cały czas na jezioro, żeby zobaczyć, obejść jezioro, aczkolwiek to jezioro dosyć było znacznych rozmiarów, żeby zobaczyć, jak brzegowo to wygląda, jakie głębokości, co i jak. No to żonę zostawiłem z kuzynką, bo jeszcze kuzynka była z nami. Była taka mała, tam 12 czy tam 13 lat miała. Też ją zmieściliśmy do malucha. Także uwierzcie mi, to był naprawdę nie lada wyczyn. I słuchajcie, poszłem na zwiat jeziora. Poszłem na zwiat jeziora, oglądałem jezioro,
wzdłuż brzegu chodziłem. Wtedy nie miałem ani łódki, ani pontonu. Wszystko z brzegu robiłem. Jak obeszłem jezioro, wytypowałem sobie kilka potencjalnych, bardzo ciekawych miejsc. Potem poszłem po wędkę z markerem i zacząłem markerować, sprawdzać głębokości. Po zobaczeniu głębokości w tych kilku takich wytypowanych miejscach, wytypowałem sobie jedno miejsce, takie najciekawsze. To była taka malutka zatoczka z trzcinami przy brzegu i z takim znacznym spadkiem głębokości. Były rośliny na spadzie i potem się kończyły i dosyć szybko schodziło do chyba 5 czy 6 metrów. No i postanowiłem, mój plan był bardzo prosty jak na tamte czasy. Postanowiłem nęcić 2 razy dziennie, rano i wieczorem, a cały dzień spędzać z żoną na rajskiej plaży i z kuzynką. Opalać się, no po prostu używać życia takiego codziennego, urlopowego. I tak nęciłem 1 dzień rano i wieczorem, 2 dzień rano i wieczorem, 3 dzień rano i wieczorem. I na 4 dzień postanowiłem usiąść. Pod wieczór usiąść, ale jeszcze bez wędek. Na kilka godzin zobaczyć, czy coś się, jakaś spława, czy coś się będzie działo. No i wyobraźcie sobie, siedzę w tych krzakach, bo tam nie było żadnej miejscówki. To było tak dzikie w krzakach, po prostu między trzcinami, ledwo można było wejść. Siedzę i obserwuję wodę. Tak się wyciszyło pod wieczór. Obserwuję i nagle tak, ja wiem, z 50 metrów, może 80 metrów od mojego nęconego miejsca spławił się karp. Na bank to był karp, bo taki charakterystyczny spław był. Już wtedy tak potrafiłem to rozpoznać. No i wtedy się we mnie zagotowało, że mówię, że jest nadzieja, jest szansa, że tu złowię karpia. Na 2 dzień rano w całym ekwipunku przygotowany, skoro świt, wędki, wszystko. Łowiłem już 1 wędką na grunt, a 2 jeszcze z przegruntowanym spławikiem. Oczywiście wędki już były na kulki proteinowe, bo czasy ziemniaków się już skończyły. Nie, tam nie było mączek rybnych, na pewno nie było żadnych ekstraktów. Nie, to były proste. Kaszka manna, tak, tortowa. Z 3 czy 4 składników. I aromat cukierniczy. Już wtedy fascynowało mnie robienie kulek. A teraz to już jest, pochłonęło mnie bez reszty. To jest inny świat. To jest inny świat. Ale nie dzisiaj o tym. Tam nie dzisiaj o tym. I słuchajcie, jest ranek, wymarsz. Do mojego miejsca nęcenia od rajskiej plaży miałem gdzieś, ja wiem, z dobre 0,5 kilometra. No może 400 metrów, ale to mniejsza z tym. Wymarsz rano, zarzuciłem wędki, usiadłem sobie, oczywiście nie miałem fotelika, jak teraz coś można usiąść. Usiadłem sobie na takiej poduszeczce i czekam. Czekam godzinę, 2, 3, 9 rano, 10 rano, nic się nie wydarzyło. Zwinąłem wędki i poszedłem na rajską plażę dalej, jakby zażywać kąpieli i takich codziennych rzeczy. I postanowiłem, że przyjdę znowu wieczorem. Wieczorem tę czynność powtórzyłem tak samo. Zarzuciłem wędki i czekam. Czekam. I przyszła do mnie moja żona. Chyba z jakimś piciem czy z czymś tam. I tak czekamy razem, czekamy, patrzymy, obserwujemy wodę. Się tak też wyciszyło pod wieczór. I nagle wyobraźcie sobie, w moim miejscu nęcenia, tam gdzie mam zestawy zarzucone, spławił się karp. No, to było takie uczucie, jakby mnie prąd poraził. Normalnie byłem przekonany, że zaraz będzie branie. I słuchajcie, czekam, taki napięty, normalnie aż gotuje się we mnie. Kiedy? I mija 15 minut, pół godziny i nic nie chcę uderzyć. Już taki siedzę, już taki zniechęcony, że to chyba dzisiaj się nie wydarzy. I słuchajcie, nagle, oczywiście nie miałem sygnalizatoru. Świst, gwizd mojej szpuli. Normalnie to było takie nieoczekiwane. Ja byłem w takim totalnym szoku, nie wiedziałem na początku, którą wędkę zacinać. Bo nie wiedziałem, która wędka jedzie nawet. Ale bo tam było, trzeba było dojść wodą, to zdążyłem tylko zdjąć buty i szłem wodą szybko i zaciąłem wędkę. Nie wiem, ile miałem żyłki, bo to ciężko sobie przypomnieć po tylu latach, ale pewnie miałem ze 150 metrów, na pewno nie było 200-300 metrów żyłki, tak jak teraz się ma. Słuchajcie, jak zacięłem tą rybę, był taki przeraźliwy dźwięk kołowrotka, szpuli. Zanim wyhamowałem tą rybę, to zaczęła mi się żyłka kończyć. I trzeba było po prostu podjąć natychmiast tą decyzję, że się rozbieram, bo ryby nie szło zatrzymać. Rozbieram się i płynę za rybą.
Żona zaczęła panikować, żeby mi się nic nie stało. Ale ja ją szybko uspokoiłem, mówię, że płynę i koniec, nie? I słuchajcie, rozebrałem się szybko, wędkę na plecy i płynę na boku. Płynę. Patrzę po żyłce. Mam ostatnie zwoje żyłki na kowrotku. Patrzę po żyłce, że ryba idzie, bo taka mała wysepka tam była. Taka, ja wiem, 50 metrów kwadratowych. Bardzo mała wysepka. I ryba zapłynęła za tą wyspę i dalej już nie wiedziałem, co się z nią dzieje. Tylko cały czas czułem, że uderza. No to postanowiłem dopłynąć do tej wyspy i zobaczyć, co się dzieje. Dopłynąłem do tej wyspy, wyszłem na brzeg tej wyspy, nawinęłem ten luz, patrzę, odzyskałem trochę żyłki, napiłem żyłkę i znowu odjazd. I jedzie znowu. I znowu. Teraz nie wiem, co robić, czy płynąć dalej, ale już byłem taki zmęczony, że mówię, nie dam rady. I żona zaczęła krzyczeć do takich spinningistów, którzy tam byli na spinningu. Machać rękami i krzyczeć, jakby się coś stało. Oni szybko przypłynęli, się pytali żony, co się stało. Żona im wytłumaczyła, że trzeba pomóc mojemu mężowi, że on sobie nie może poradzić z wielką rybą. Słuchajcie, wyobraźcie, podpłynęło dwóch spinningistów na łódce do tej wyspy. Chwycili mnie za barki, bo ja stałem w wodzie po szyję. Wędka wygięta w pałąk, ostatnie metry żyłki na szpuli. Chwycili mnie za ramiona, wrzucili do tej łódki dosłownie i płyniemy razem we trójkę. Po tą rybę. Słuchajcie, płyniemy, a ja odzyskuję te metry żyłki. Głębokości tam były no dosyć znaczne. Żyłka, słuchajcie, napłynęliśmy w końcu na tą rybę. Żyłka wchodziła pionowo w głąb jeziora. Ja wędka na maksa wygięta, tylko to nie była karpiówka. To był teleskop 4,20, ale dosyć mocny. Wygięty w pałąk, no i nie możemy ryby oderwać od dna. Po jakimś czasie zaczęła ryba nas wozić po jeziorze. Słuchajcie, ja myślałem, że to już jest, nie wiem, rekord polski albo no wielki Cyprinus Carpio. Moja wyobraźnia sięgała zenitu. No i słuchajcie, tak pływamy, mijają minuty, mija 15 minut, pół godziny. Później moja żona na brzegu obliczyła, że hol trwał godzinę 15 minut. I w końcu oni mi doradzili tak, że ja jej nie wyciągnę z łódki, że oni mnie wysadzą na brzegu i będę, bo ona zaczęła puszczać bąble, że z brzegu będę ją wyciągał. Będzie on mi łatwiej. Wysadzili mnie na brzeg i ciągnąłem ją z brzegu i po wielkich trudach jeden spingista wyskoczył i ją wrzucił w swój podbierak taki szczupakowy. No i okazało się, słuchajcie, po tej godzinie i 15 minutach, że karp jest niewielki. Potem po zważeniu karpia okazało się, że karp miał lekko powyżej 8 kilo. Akurat go wyciągnąłem na tej rajskiej plaży, te 400 metrów od nęconego miejsca, gdzie tam było mnóstwo ludzi, bo to było lato, wszyscy się kąpali i zaczęli wszyscy przychodzić, oglądać tą rybę, bo nikt nie widział takiej ryby, mimo to, że to nie była wielka ryba, ale to większość tych plażowiczów nie widziało takiej wielkiej ryby. No i oglądali tą rybę i słuchajcie, jeden gościu przyszedł, tego nie zapomnę do dziś dnia, przyszedł z dwoma kubkami, takimi plastikowymi, takimi jak teraz się używa. Przyniósł wódkę, przyniósł takie dwa kubki i papojkę i mówi, za taką wielką rybę należy się nagroda. Słuchajcie, wlał mi ten cały kubek wódki w drugi kubek papojki i miałem go wypić za tą wielką rybę. Ja nie wiedziałem teraz, co zrobić. No ale z tej euforii wypiłem ten kubek wódki, zapiłem tą papojką i normalnie, uwierzcie mi, za 5 minut czułem korbę normalnie. Tak normalnie to na mnie... zeszły. Tak, zaczęły schodzić emocje. No i co? Ryba nie była wielka, nie był to żaden rekord, mimo moich takich szczerych chęci, że to będzie wielka ryba. Pomimo jakby następnego dnia ponowienia łowienia, już się do końca urlopu nic nie wydarzyło. Znaczy, tak właściwie coś się wydarzyło. Tam miał początek mój syn, mój pierworodny syn. I nie miał innego wyjścia, musiał zostać karpiarzem, jak był zrobiony na karpiach. Także tam początek był mojej wielkiej jakby podróży karpiowania. Wielkiej... Wracałeś tam jeszcze przez kilka... Tak, wracałem to jeszcze kilkukrotnie z moim kolegą, z którym zacząłem karpiować. On tam złowił, ja już tam nigdy w życiu karpia nie złapałem, bo to była bardzo trudna woda. Mój kolega tam złapał też jednego karpia, też 8 czy 9 kilo, nie był to wielki. No i co?
Takie były początki. Tak, wracałem tam jeszcze kilka razy, ale już nie udało tam się złapać karpia. No nie było to takie proste. Byłem tam nawet kiedyś na cyprinadzie, którą Mroczek organizował. Tam wyniki po prostu na całą cyprinadę, jak był złowiony jeden karp, to już był wynik, nie? Bo to nie było tak jak teraz jest, nie? Że się łowi tam. Wiadomo, no to były zupełnie inne czasy. Tak, były. Tak. Także nie do opisania. To była moja pierwsza taka przygoda z wyjazdowego łowienia karpi. I teraz do dziś dnia najbardziej sobie cenię takie wyjazdowe łowienie karpi. Jadąc gdzieś tam. Poznając nowe miejsce. Tak, nad nieznaną wodę. O to chodzi właśnie. I trzeba wszystko jakby robić od nowa, kombinować. A ostatnio nas strasznie zafascynowały Mazury, nie? Tak, Mazury. No, jeździmy co roku na Mazury, też na taką dziką wodę. Może kiedyś też opowiemy coś o tym. Uwierzcie mi, to jest zupełnie inna bajka. Siekiery w dłoń, piły, ale to jakby na inną historię. Nie? Ja myślę, że nie jedną jeszcze. No. Także dziękujemy. No i, tak, dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, opowiedziałem to tak, jak umiałem. Myślę, że zauważyliście, że otworzył się. Po prostu otworzył się, bo widać po prostu emocje, które płyną przez obiektyw. Tak jak mówiłem, a myślę, że będzie tylko lepiej, a tych opowieści jest po prostu mnóstwo. Mnóstwo. Teraz mnóstwo. Czekamy na karkóweczkę, aż się usmaży i czekamy na najważniejsze. Czekamy na strzała, bo godzina braniowa się zbliża, bo jest wieczór, gdzieś 20 z groszami. Tak, tak. A tutaj lubi być o 21 branie. Także udanej majówki Wam życzę, wszystkim, którzy jesteście nad wodą. Bo my swoją majówkę już zaczęliśmy. Dokładnie. A ja już zacząłem kilka dni temu, no ale to już jest. Na kolejną i kolejną. Kiedyś opowieść. Kiedyś dziękujemy opowiem. Bardzo. Nie tymczasem. Przedłużając. Na razie.